No, rzeczywiście jest to tradycja. Bydło zawsze stanowiło podstawową ekspozycję, zwłaszcza dzisiaj, gdzie nie wszystkie gatunki zwierząt mogą występować. Mamy prawie taką samą ekspozycję, 150 krów, właśnie bydła, bo i młodzież też jest i stanowią rzeczywiście znaczące tutaj zwierzęta na tej wystawie. To 28. wystawa, zawsze bydło było, cieszyło się dużym uznaniem, no i świadczyło o postępie hodowlanym. I co się oczywiście zdarzyło, myślę, że właśnie postęp hodowlany jest tą dziedziną, która dotyczy bydła i która no, wkroczyła bardzo szybko, szczególnie na świecie. My za tym podążamy, a szczególnie genomowa ocena bydła. Genomowa ocena, czyli ocena bydła na podstawie DNA, w ogóle ocena buchajków, przyspieszenie oceny, gdzie kiedyś czekano 5 lat na ocenę buchaja dorosłego, teraz to można dużo, dużo wcześniej, właściwie poniżej roku, po pół roku. Materiał się wcześniej można pobrać, ale można już powiedzieć, czym dysponujemy, z całą gamą, iluś cech, gdzie to idzie. Myślę, że sama wydajność w kraju, która podnosi się i jest średnia wydajność na poziomie 7865 litrów, kilogramów mleka za poprzedni rok, za 2016 i stale wzrasta, ilość krów pod oceną wzrasta, to myślę, że to jest to, co się zmienia, co jest pozytywne. Przede wszystkim my jako organizacja też prowadząc ocenę dostarczamy hodowcom, a pośrednio także i producentom wielu instrumentów do zarządzania stada. Ta ocena jest tak kompleksowa, ona jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o świat, gdzie nie musimy się wstydzić, mamy bardzo dobre wyposażenie laboratury, ale przede wszystkim dajemy instrumenty do zarządzania stadem, szczególnie w trudnych momentach, które dotyczą zarządzania. Także bardzo pracujemy nad tym, jeżeli chodzi o hodowlę, nad poprawą. Dążymy do tego, żeby wypracować indeks ekonomiczny. W międzyczasie jako organizacja żeśmy oddali laboratorium do genotypowania, a także powołaliśmy centrum genetyczne, które ma służyć temu, żeby nadążać za światem właśnie w tym pędzie, który po prostu ocenia w miarę wcześnie i szybko to, co bydło niesie, to, co najlepsze, produkując ekonomicznie najtaniej jak najlepszy surowiec. Dla przypomnienia powiem, że w strukturze około 100% populacji bydła mamy prawie 90% populację bydła holsztyńsko-fryzyjskiego. Dalej drugi co do wielkości to Simmental. To nie są polskie rasy, aczkolwiek co do Holsztyn-Fryza można powiedzmy szukać korzeni, ponieważ to była rasa też bardzo często wypierająca, kryta importem 100% Holsztyn-Fryzem. Natomiast zdecydowanie taką polską rasą to jest Polska Czerwona, przede wszystkim utrzymywana czy hodowana w Małopolsce, czyli na południu Polski. Populacja pod oceną na dzisiaj to 4000 krów. Udało nam się zwiększyć, ponieważ ta populacja była niewielka, jeszcze parę lat wstecz to było 1900 krów pod oceną, łatwiej o program, bo to jest bardzo dobra rasa na tamte tereny Małopolski, wytrzymała o niedużym wadze, umaszczenie sama mówi za siebie, naprawdę bardzo dobra rasa, gdzie górale szczególnie, czy użytkownicy produkują doskonałe sery, mleko dla tamtych terenów i myślę, że byłoby grzechem ogromnym, ażeby zaniechać nad pracą, nad tą rasą, ponieważ ona tamtemu terenowi daje wymierne korzyści i krajobrazowe, ale przede wszystkim tym, którzy się nimi zajmują. Mamy także drugą rasę, taką w pełni polską, właściwie odtworzoną przez profesora Zygmunta Litwińczuka z Uniwersytetu Lubelskiego. To jest Białogrzbieta. To jest rasa bardziej w typie takim prymitywnym, ale no, chwała, że te geny zostały, że tak powiem, odtworzone. Ta populacja pod hodowlana, ona kilkaset sztuk liczy i księgi prowadzi właśnie Uniwersytet Lubelski. Myślę, że dla bioróżnorodności jest to na pewno duża przydatność.